No i kolejny wypad przed nami, tym razem szybka nocka. Słuchajcie, jedziemy dzisiaj na łowisko w Krobielowicach. Jest godzina 17, myślę, że tak do pół godziny będę na miejscu. I co, rozłożymy się o 19, pierwsze zestawy wylądują w wodzie, tak sobie wyliczyłem mniej więcej. No i szybka nocka, nawet namiotu dzisiaj nie rozbijamy, śpimy w aucie. Mam nadzieję, że nie będzie dużo spania, że uda nam się coś połowić. Rok temu ostatni raz byliśmy na tym łowisku, a więc szybka akcja na spontanie i próbujemy. Może akurat jakaś ryba dzisiaj nas zaskoczy. A więc zaraz widzimy się na wodzie i szykujemy się do łowienia. Oczywiście bezpiecznie dojechali do celu. No jesteśmy w Krobielowicach. Zaraz skręt w lewo i dojeżdżamy na łowisko. Z właścicielem już się rozliczyliśmy, właśnie zapłaciłem za dobę. I jedziemy na stanowisko. No i dojechaliśmy, słuchajcie. Trochę wędkarzy jest, tak jak mówiłem, na tej wodzie. Z przodu te stanowisko, które mieliśmy docelowo sobie wybrać dzisiaj, aby wędkować, no jest zarezerwowane, więc nie będziemy tutaj siedzieć, nie będziemy wchodzić tam w narożnik. Tam Kuba pobił swoje PB, jak pamiętacie, 17 kg na tej wodzie. Siedzimy stanowisko przed akurat tym, także tutaj kiedyś Marcin siedział i też było fajnie połapać. Widzę, chłopaki są też rozbici, o 14 łapiem na nockę, także już byliśmy się przywitać, jednego murka zapali 4 kilo. Potem wam przedstawimy chłopaków, co i jak, bo już się przywitaliśmy, a więc zaczynamy się rozpakowywać. Ok, zestawy przygotowane, wszystko na Roni Riga, tak jak mówiłem. Proste zestawy, nie będziemy nic kombinować. 16, pitch paper. Tu jest ananas z embaterikiem, no i squid. Do tego PV-ki już porobione. Zaraz będziemy łódkę uzbrajać i wywozimy pierwsze zestawy. Jeden ananasik na słodko, chociaż dwa słodkie, słodkie zapachy są na Roni Rigu i dwa śmierdziochy w PV-a. Zaraz podrzucamy. Łódkę tylko uzbroję i wywozimy tam pod drugi brzeg. Ok, zestawy wywiezione, pora się ubrać, bo już się robi coraz chłodniej. Godzina około 19 już będzie, tak myślę. 18-19. Trzeba się przygotować do nocy. Zestawy podrzucone, kulki tylko, żadnego peletu nie dawaliśmy, tylko kulkami nęciliśmy. Pelet jest tylko i wyłącznie w PV-a. No i co? Teraz jakieś piwko, kolację. I tutaj trzeba się z chłopakami zgadać. Dobrze, że ktoś jest, to będę miał do kogo się odezwać i cała noc przed nami. Pojechało, ale opad potem był, nie? No, także nie, zobaczymy. Karpiowe branie, ale... coś małego, bo powiem ci, że ten, że... No, ale jest coś, siedzi. No, nie. Także już jakąś rybę zobaczycie na filmie. Ale to nawet nie mogę No, szkrab. Szkrapik, dobra, nawet go... No, powiem ci, że... Ale wiesz na co? Zobaczcie, w giliny, malutki. SK30 tutaj kolega mówi. SK30, pół godziny nawet nie leży. Pokaż zestaw. Pół godziny nie leży zestawik. O, kulka tonąca. SK30. Prosty, bez żadnych tam udziwnień, nie? Tak, zwykły zestawik i... Ale mówię, no, czegoś większego się spodziewa. Co, podnoszę ci. Pojechał jak wściekły, ale... na Wigilię nie był. No i idzie ryby.
I to jest ten spod Szczyny, co wynosiłeś sobie, tak? Nie, 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 to jest wrzucony tutaj. Aha, niedaleko. Najdalej się dało, że tak powiem, pod te trzcinki, ale no ile się wrzucę, tyle się wrzucę, bo, okay, bo więcej nie ma. Super, nie? Fajnie, fajnie, że jest. Coś tam zawsze się dzieje, nie? Pokaż, pokaż Marcin, co tutaj szykujesz takiego w PV-ce. PV-eczka. Aha, kuleczki. Kuleczki pokruszone, troszeczkę kukurydzianych, troszeczkę truskawka krem. Aha, no i to będzie do haczyka, do zestawu. No i fajnie. I do wody. Poszło. Która? Żółta chyba. Nie. Słuchajcie, weź kamerkę. Co jest? Weź kurwa? Uruchom, to się nagra. Co zjął? Teraz siedzi. Ale jechał ładnie, powiem ci, jechał z 30 sekund, kurczę, jechał fajnie, bo... A my siedzimy, gadamy. No i jest, pierwszy karp dzisiejszej nocy. Nie, no, no, dzisiejszy, bo wieczór był u ciebie, nie? Wieczór był amurek. Tak, amurek i ten karpik malutki, ale... Dobra, nic jej nie będzie. Ma tutaj pospawaną. Na 100% tutaj już. Także już kosztował jakieś kulki. Silny, kurczę, ma chęci, jak rusza od razu, nie, nie pyta. No i fajnie. No i fajnie, gratulacje, dziękuję fajnie. Dziękuję bardzo za pomoc, panowie. I mamy branie u Tomka. No, ale nie, chyba nic. Pusto? No pusto, pusto, bo tak widzę, że wędko tu nie gie. No ale to na zachętę. Nie czekaj, Tomasz, bo to umowiesz. A Amur na przykład jak bierze, to wiesz, zawsze może... A popuszczało, nie? To mógł być Amur. No. Dobrze, zachęci cię do kolejnej ryby. No. A i to na te zielone? Konopia z czymś tam, tak? Prażona konopia. Prażona konopia, no. No to jest ta kuleczka. Dobra, to co, montuj PV-kę i jazda. No, już zaraz. No i kolejne zestawy lądują w wodzie. Teraz Marcin wyrzuca następny zestaw Tomka. A my tutaj sobie ognisko robimy, zaraz będziemy grillować. No i tak nocka, mamy nadzieję, że będzie spędzona obraniu, nie? Panowie. Coś tutaj się u Tomka pojawiło, jakieś branie na środkowej wędce, także... Po kolei każdy już zrobił po braniu. Ryba musi wpaść. Poniosło Tomka ewidentnie, bo mówię, ja mówiłem do niego, że jedna nocka, żeby się nie rozkręcał. Mówiłem parę kiełbas, ale on to jak zwykle bez umiaru i zapierdzielił. No grubo. Ale akurat widzisz, trzech się zrobiło. Ale akurat przyjechał. Ale akurat jesteś. Jakbyśmy chcieli, byśmy zaprosili tych z boku. No, wam, że też by się też by wystarczyło. Też by się załapali na coś. To ryby też są silne, słuchaj, także no. To jest druga sprawa. Tomek, ubrany. Zostaw mi to, idź. Jedzie. I to. Ty, jak coś tam możesz? Tak. I odjeżdżaj. Siedzi, siedzi. Siedzi, ale ładnie. O, ja pierwszy. O, ładnie będzie.
dycha. Dycha będzie, ładna cię miał. Ci fajny bosazanek, powiem ci, że naprawdę. No to już. Ja mam kurwa rybę. No to będziemy mieli dubleta, no. Mieli double. Będzie fajne zdjęcie. No. Jak złapiesz. Wiesz co, ja go szybko wypinam i tam z podbierakiem podskoczę. Okej. Sezonek. No tak koło dyszki myślę, że ma, bo tak dosyć go czuć na rączkach. I taki dublecik, kurczę, na drugiej zasiadeczce, no to... No, super. Aż coś miło. Pięknego, aż miło. No. No dobra. No nic, mamy jeszcze, kurczę, parę godzin, no co tu dużo gadać. Ja jeszcze zostawiłem piwko na stoliku, idę się napić piwka na do widzenia. A my pod rineczko za tyle, no. Wiesz. No. Ty poszedłeś, a Tomek mówi, weź rozlej. No dobra, żeśmy rozlali. Bo ja mówię, już przyszło rano, będziemy jechać, ale w sumie tak dużo, żeśmy nie wypili. Dobra, dawaj pod rineczko. No właśnie, no. Takie picie to nawet nie picie. Nawet żeśmy nie zaczęli, nawet łyka nie ściągnąłem. No. Tu pojechało. I tyle. No nic, uwaga. Dobra, no to chodźcie się, napijcie drinka za te rybki. Wypijemy pod drineczku i... A, ja czekaj. Mamy godzinę 23.20 w tym momencie. Ja już jestem w aucie, zaraz kładę się spać. Jeszcze obejrzę sobie jakiś film na YouTubie. No i tyle. Mam nadzieję, że uda nam się zarejestrować jakieś branie. To co widzieliście, tą rybkę, którą ja złapałem, no postaram się wrzucić film z GoPro. Niestety miałem wyłączony sygnalizator, nie wiem czemu. No wyłączyłem go chyba przez przypadek, jak ustawiałem sobie kołowrotek. No i niestety nie było widać, jak jechało branie. No i tylko dźwięk może uda się zarejestrować. Mam nadzieję, że będzie jakieś jeszcze branie, które będzie można bezpośrednio na żywo nagrać. No i tyle. Nie pozostawiając mi nic chyba do dodania, żegnam się z wami w dniu dzisiejszym. Chyba, że coś w nocy jeszcze uda nam się złapać. Ewentualnie widzimy się nad ranem. Chyba, że w nocy albo u chłopaków, albo u mnie właśnie będzie branie. Także trzymajcie kciuki i zostańcie dalej z nami. No i pobudka. 7.30. Nie było niestety żadnego brania w nocy. Teraz przerzucamy jeden zestaw lub dwa zestawy. Pomyślimy nad tym, co tutaj zrobić. Być może na tonącą kulkę spróbuję na Hot Demona rzucić. Tak, jeszcze posiedzimy kilka godzin i uciekamy, no. Będziemy kombinować. Może akurat przyniesie to jeszcze nam jakąś rybę. Przygotowany z kryl Sticky Bites Jeska 30 biała, kryl 15 mm, SK30 14 mm, aczkolwiek ona jest troszeczkę mniejsza, nie ma tych takich realnych 14 mm, no ale tak to powinno stać w wodzie, tak się będzie pokazywało na dnie, tak się ukaże rybką. Spróbujemy na to teraz, dopalimy to jeszcze droperem i wywozimy. Śniadanko sobie robimy. Woda się gotuje na herbatkę, trzeba coś zjeść. Jeszcze dwie godzinki posiedzimy i trzeba mykać. Niestety. Zestawy przerzucone dwa. Ten squid, który był tam, z niego mieliśmy wczoraj branie, leży do tej pory. Czekamy sobie.
Trzeba zjeść, najeść się, żeby głodny nie być. No i chłopaki, chłopaki ze stanowiska obok mają rybkę. Wywieźliśmy jeden zestaw im łódką. I branie co? Po 40 minutach gdzieś, nie? Od wywózki. Tak. Godzina na pewno nie miała. Zobaczymy. Coś ładniejszego czujesz? No, coś fajniejszego. Przez chwilę fajnie ze szpuli pociągło. Czyli wywózka pod trzcinę dała rezultat. No. Dobry wywożący zestaw. Kopie, kopie, ładnie. No. Tak. O, ładny będzie. Ładniejszą minę niż taką zmarszczową. No i popłynął. To teraz jakąś mamę babcię. No i co? My za jeszcze pół godziny i uciekamy. Chłopaki teraz będą wynosić sobie zestawy na drugą stronę. Będą szli wzdłuż. My tak kiedyś też robiliśmy. No i tam rzucać zestaw pod nęcą sobie przy brzegu. Ja już mam łódkę spakowaną, także nie będę wywoził na drugą stronę, bo już jest wyczyszczona. Tutaj też widzicie, jest jakiś wędkarz. Jakieś tam karpiki takie delikatne, drobne łapie. 3 kg właśnie nam to dobali, z tego co się orientuję. A u nas były dwa piki na czerwonej wędce, tej tutaj, na Hot Demona, tylko tam są 2x 20 mm. I tyle, albo grubo, albo wcale. No i dobra, my już spakowani, jak widzicie. Wypad można uznać za udany, szybka nocka, kilka godzin nad wodą tak naprawdę spędziliśmy. No i co, jakieś ryby się pokazały, coś się udało nam złapać, było widać jakieś spławy, no ale nie do końca udało nam się dobrać do każdej ryby, która gdzieś tam pływała koło naszych zestawów i się spławiała. Tak bywa, ale jak najbardziej fajnie, szybki wypad na spontanie udał się. Dziękuję mojej żonie, że pozwoliła mi na ten wyjazd. No i co, pozdrawiam chłopaków, z którymi tutaj spędziłem fajną noc. Jak widzieliście, też oni jakieś ryby mieli, także wszyscy połapali po trochę. I co? Jak podobał wam się film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Oczywiście widzimy się na kolejnej wodzie już niebawem, bo za 2 tygodnie jedziemy ciutkę większą ekipą. No i tyle. Na razie, trzymajcie się, hej!